Będzie suchar. Wyceniłeś swoją pracę w tym miesiącu? Z pierwszy. Dzisiaj porozmawiamy właśnie w kontekście wymagań, o tym, kiedy te wymagania możemy wyceniać. Czyli mówiąc wprost, pytanie z tytułu, kiedy wyceniamy wymagania w Scrumie? Tak jest. Tak jest. Mówimy o Scrumie, więc od razu chcę tutaj uciąć twoje zapędy do jakiejś incepcji i tak dalej. Porozmawiajmy o Scrumie. Nie rozszerzajmy na razie Scruma o inne elementy, które są best practices'ami i które możemy zaimplementować, ale nie musimy. Porozmawiamy na razie o tym, kiedy wyceniamy, czyli co się dzieje z wymaganiem w kontekście oszacowania, bo jak pamiętamy, wymaganie musi mieć 4 atrybuty. Każde wymaganie powinno być opisane przez 4 atrybuty. Jednym z tych atrybutów jest oszacowanie, czyli wycena. To jeszcze zanim do tego kiedy, kto? Po co? Przypomnimy? Nie, kto? Wystarczy. Po co? To są inne filmiki, które są podlinkowane. Ale kto? Przypomnimy? Tak, tu i tu. Zespół deweloperski szacuje, bo to on będzie wykonywał pracę, bo nikt inny nie wie, ile to zajmie, bo trudno, żeby osoba, która nie będzie tego robiła, wiedziała dokładnie, ile to zajmie. Skin in the game i tekst kręci gębucu i wszystkie inne rzeczy. Zespół deweloperski. To już wiemy kto. No to kiedy? No to skoro wszystkie elementy w backlogu produktu muszą mieć opis, kolejność, oszacowanie i wartość, czyli to jak element trafia do backlogu, to już powinien być oszacowany. Tak z tego wynika. Tak, powinien być oszacowany, więc można powiedzieć, że on powinien, zanim trafi do backlogu, powinniśmy już nad nim usiąść, pochylić się i przypisać mu oszacowanie. Dziękuję, to był dzisiejszy filmik, kończymy. Nie, sprawa nie jest tak prosta, bo to oszacowanie, które my zrobimy wrzucając coś do backlogu, będzie tym oszacowaniem bardzo z grubym. Tak zwanym eksperckim, tak z grubego palca. Tak, albo jeżeli akurat na Product Backlog Refinementie spędzimy więcej czasu nad nowym wymaganiem, to może się okazać, że ono jest całkiem precyzyjne. To wcale nie będzie wtedy tak źle. Więc już udzieliliśmy odpowiedzi dwóch. Po pierwsze, jak wrzucamy wymaganie do backlogu, to po pierwsze. Po drugie, na Product Backlog Refinementie zgłębiamy je bardziej, rozpracowujemy i szacujemy lepiej. Jest jeszcze odpowiedź, pewnie trzecia i czwarta. Trzecia odpowiedź brzmi w każdej chwili, ale w każdej chwili łączy się z Product Backlog Refinementem. Tak, Product Backlog Refinement jest w każdej chwili. Ciągły i tak dalej. Ale jest jeszcze odpowiedź czwarta, a mianowicie podczas sprint planningu. Tak. I to jest ostateczny moment, kiedy taka wycena powinna się pojawić do naszego wymagania. Tak naprawdę nie pojawić, ale zostać doszczegółowiona. Tak. Tak? Czyli powinna zostać doprecyzowana tak naprawdę. To jest nie wiem dlaczego niektóre zespoły zostawiają szacowanie dopiero aż na moment planowania. No to to jest dobry chyba temat na następny film. To jest chyba dobry temat na film albo na tekst. Musimy sobie to zapisać, bo my zawsze mówimy, że to jest dobry temat na film i nigdy nie wracamy. Faktycznie jest tak, że niektóre zespoły zostawiają sobie to na czas planningu. Jest tutaj pewna metoda w tym szaleństwie, a mianowicie wtedy na 100% wiemy, że będziemy się z tym zajmować i wiemy, w jakim otoczeniu będziemy się tym zajmować. I nie będziemy marnować czasu wcześniej na szacowanie, bo później się zmieni sytuacja. Bo potem się zmieni sytuacja, priorytety, coś zrobimy wcześniej, coś innego i tak dalej. Minusy tego rozwiązania to zbyt dużo czasu spędzonego na planowaniu. Nie wiemy, ile tak naprawdę powinniśmy zrefinementować wymagań na najbliższy sprint, bo nie wiemy, jak one są duże. I tak dalej, to jest temat na inny film. Więc wracając do dzisiejszego tematu, czyli kiedy szacujemy, w każdym momencie do momentu, kiedy rozpoczyna się sprint. Im wcześniej, tym lepiej. Nie powiemy tego. Bo nie będziemy szacować z wyprzedzeniem półrocznym. Ekspercko możemy. Trochę zastanawiam się, jak to zakończyć ten filmik. Może go tak zakończmy właśnie. Jak się zastanawiamy, jak zakończyć. Dobra. Jeszcze to jakoś zakończmy. Ale to było zakończyć. Ale bez takiego... Ale to ja myślę, no dobra, że... Jest okej. A to, co teraz gadamy, to ja wrzucę na koniec filmiku, żeby było troszeczkę śmieszniej. Tam, gdzie zwykle mówimy o tym, że... Zachęcamy do subskrypcji, do lajkowania, do komentarzy i tak dalej.